odkrywca czy ofiara? Oto jest pytanie. Tak jak już Tomek powiedział, człowiek chciałby coś odkryć, czegoś doświadczyć, ale w końcu staje się ofiarą tego, co odkrył. Pewien chłopak postanowił lepiej odkryć, co oznacza życie w harmonii z naturą, w oderwaniu od cywilizacji, co to znaczy być wolnym od wszelkich więzów. To go fascynowało, chciał to poznać. Zostawił uczelnię, na której studiował, zostawił rodzinę, spakował plecak i wyruszył samotnie w bezludne ostępy Kanady. Spalił karty kredytowe, wyrzucił telefon i zamieszkał w jakimś szałasie, gdzieś daleko, daleko od cywilizacji. Sam zdobywał pożywienie, jednak nie potrafił utrzymać zdrowia. Zapadł na jakąś chorobę, jego rodzice i rodzeństwo poszukiwali go, ale gdy go odnaleźli, już było za późno. Chciał być odkrywcą, ale stał się ofiarą. Odkrywca czy ofiara? Takie historie można by przytaczać bez końca, gdy człowiek chce być odkrywcą fascynujących, ciekawych rzeczy, ale staje się ich ofiarą. Spotkało to zresztą pierwszych ludzi, Adama i Ewę. Księga Rodzaju 3, zobaczmy. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Ewa chciała być odkrywcą nowych rzeczy, zapragnęła poznać smak zakazanego owocu i stała się ofiarą, śmiertelną ofiarą szatana. Jak tu nie przytoczyć przykładu wielu, wielu ludzi, którzy chcąc być odkrywcami pewnego rodzaju poznania, wrażeń, jakie dają narkotyki, stają się ofiarami, wręcz tragicznymi ofiarami. Każdy odkrywca, zgodzicie się chyba ze mną, wybierający się w nieznane, potrzebuje pomyśleć o wszelkich okolicznościach. Tak i my, mądrze byłoby znać prawdę o rzeczywistości tej, do której się wybieramy. Kto nie wie, że podróż do nowych rzeczy może być niebezpieczna? Gdy przed nami kolejny zakręt, czy coś wiadomo, co się za nim kryje? Słowo Boże, Biblia, jest wspaniałym, unikatowym przewodnikiem, pouczającym nas tysiące razy o tym, jakie przeciwności czyhają. Ich wspólnym mianownikiem jest, zobaczmy, zbitkę trzech fragmentów, pierwszy z drugiego listu do Koryntian 4, a razem to brzmi, których umysły zaślepił Bóg tego świata na skutek zwodniczych rządz. Pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech przynosi śmierć. Realizując nasze pragnienie odkrywania, nie poruszamy się w neutralnym środowisku, okazuje się. I potrzebujemy brać pod uwagę siły, które znajdują się za zakrętem. Ich wspólnym mianownikiem jest zwodzenie nas, by uczynić z nas ofiarę. Trochę jak w biznesie. Ktoś wchodzi na tą ścieżkę i może nie wie, że dla wielu w sferze biznesu jest po prostu potencjalnym NDK. Co oznacza skrót NDK? Naiwny dawca kapitału. Chodzi o to, byś wziął na siebie kredyt i nakarmił nim pomysły kogoś, a potem on ci powie: przykro mi, że się nie udało. No i to jest ilustracja. Jak się w tym wszystkim połapać? Jak stać się odkrywcą, ale nie ofiarą? My tutaj w naszej wspólnocie mamy na to
sposób list do Kolosan 2. Ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa, w nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Jak być odkrywcą, ale nie ofiarą? Trzeba się za kimś schować. Wchodzić w kolejne zakręty życia, ale schowanym za kimś, kto ciebie ustrzeże. A jest tylko jeden taki ktoś, za kim możesz się bezpiecznie schować, Jezus Chrystus. Jak się schować za Chrystusem? Trzeba Jego uznać za największy skarb, najbardziej godny odkrywania. To w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy i ten skarb potrzebujemy postawić na czele, uznać za najważniejszy. Sam kiedyś przed takim dylematem stanąłem, o mało co nie stałem się ofiarą i czuję ten dreszcz jeszcze na plecach do dzisiaj, ale ostatecznie stałem się odkrywcą, który do dzisiaj delektuje się odkrywanym skarbem. Nie stałem się ofiarą, bo zaufałem Chrystusowi. A przy okazji odkryłem wiele innych skarbów i potrafię się z nich cieszyć, bo moim największym skarbem jest Bóg Jezus. Warto samemu ten skarb odkrywać, ale też warto być poszukiwaczem tego skarbu w innych ludziach. I tu w naszej wspólnocie tak na to patrzymy. Szczególną wartością jest dla nas pomagać innym to odkryć, pomagać poznać Chrystusa i zaufać Mu. Kiedyś przed wielu laty byłem na pewnym dokształcie teologicznym w Szwajcarii. Pewien profesor teologii Nowego Testamentu zabrał nas, studentów, w Wysokie Alpy. Wsadził nas na pewną kolejkę linową, której maszty były miejscami pod kątem 45 stopni albo nawet bardziej, a wagonik kolejki spadał ze sporą prędkością prawie pionowo w dół i nasz profesor miał radość z oglądania naszego zachwytu, bo widoki i to wrażenie to on już widział wiele razy, ale teraz patrzył na to, jak my się zachwycamy. Miał okazję wziąć nas na tą wyprawę, nas, którzy doświadczyliśmy tego po raz pierwszy. Dawało mu to sporą radość. I tu w naszej wspólnocie tak na to patrzymy, że szczególną wartością dla nas jest pomagać innym to odkrywać, poznawać Chrystusa i zaufać Mu, bo można cieszyć się z czegoś samemu, ale wielokrotnie bardziej, gdy razem z innymi. Zresztą zgodnie z pragnieniem, które Bóg zaszczepia w naszych sercach, choćby przez te słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 28, idąc, czyńcie uczniów. Ostatnio narodziła się pewna nowa idea. Pisałem już o tym w ostatniej misji materii. Przedstawię ją posługując się pewnym obrazem. Gdy patrzymy na jakieś drzewo albo krzew, to często odznaczają się na nim nowe przyrosty. Gdy patrzę na przykład za okno w naszej kuchni, zasadziliśmy tam przed laty świerk. Ten świerk już bardzo urósł i co roku ma nowe przyrosty, które odznaczają się bardziej soczystą zielenią, no i cieszą oko. I to jest bardzo dobry obraz idei, o którą chodzi. Możemy ją nazwać strefą wzrostu. Chodzi o to wszystko, co robimy w naszej wspólnocie dla nowych ludzi, by się o nich szczególnie zatroszczyć, umownie do 3 lat od zaufania Chrystusowi, żebyśmy to sobie jakoś wyobrazili, by byli odkrywcami
wiary, jaką Bóg buduje w ich sercu. I są oni, jesteście, jak świeży, żywo-zielony przyrost na drzewie. Trochę jak ten profesor, który zabrał nas w Alpy. On sam to już wszystko dobrze znał, ale zatroszczył się o nas, biednych studentów z komunistycznego kraju, którzy nigdy w życiu by tego nie zobaczyli, gdyby on nie pomógł. I tak samo robimy coś w naszej wspólnocie dla nowych ludzi wśród całego wielkiego, wspaniałego zaangażowania nas wszystkich tutaj, we wszystkim, co tu robimy. Ta strefa wzrostu jest, czy może być, naszym oczkiem w głowie. Nasza troska o tych, których Bóg tutaj przyprowadzi, aby pomóc poznać im to, co jest najważniejsze, poznać Chrystusa i nauczyć się ufać Jemu we wszystkich sprawach życia, by i oni, i wy byście stali się odkrywcami, ale nie ofiarami. Chociaż bardzo często nie jest to łatwe i człowiek staje się mimo wszystko ofiarą swojego odkrywania, ale czujemy ten dreszcz wyzwania na plecach, by ostatecznie każdy był zwycięzcą. Więc ta strefa wzrostu to zbiorowość osób w naszej wspólnocie, dla których te rzeczy robione dla nowych ludzi są praktycznym priorytetem we wszystkim, co robimy. Troska o ten nowy przyrost, jak o kolejne przyrosty na drzewie. Przede wszystkim przez co? No, przez to, by podzielić się z kimś Ewangelią, poznać istotę, fundament, czy zrobić tak zwane ugruntowanie, czy poprowadzić studium biblijne przez 3 lata. Każdy z nas może się określić, czy do takiej strefy chce należeć, dokonując odpowiednich wyborów. Załóżmy więc, że dokonujesz takiego wyboru, pragniesz być w tej strefie wzrostu, pragniesz, by Bóg posługiwał się tobą, by ludzie poznawali Chrystusa i stawali się Jego uczniami. Załóżmy, że bardzo tego chcesz, więc jest pytanie, jak to w ogóle jest możliwe? Jak można znaleźć się w takiej sytuacji, by rozmawiać z kimś o Chrystusie? Gdy nawróciłem się do Chrystusa, miałem wtedy 19 lat, powstało we mnie ogromne pragnienie, by mówić innym ludziom o Chrystusie, by i oni mogli doświadczyć tego, czego ja doświadczyłem. Chciałem, by oni też byli odkrywcami, ale nie ofiarami. I czego nie robiłem wtedy, by znaleźć się w tej upragnionej sytuacji, by mówić o Chrystusie? Poszukiwałem możliwości, więc czuję to mocno na własnej skórze, ten problem i pytanie, jak znaleźć się tej sytuacji. I to jest wielkie pytanie chrześcijan, które wzbudza w nich Duch Święty, jak skierować rozmowę na Chrystusa. O czymś takim rozmawialiśmy też z niektórymi z was podczas wspólnotowego obozu. Zapytałem kogoś z was, na przykład ni stąd, ni zowąd, co u ciebie słychać, jakie masz dylematy. I co usłyszałem? Nie, a jakie tam mam problemy w pracy, a co mi tam nie wychodzi? Nie, powiedział ktoś z was, mam wielu ludzi wokół siebie, z którymi spotykam się zawodowo i towarzysko i bardzo chciałbym im powiedzieć, czego doświadczam w mojej relacji z Chrystusem, ale jak zacząć temat? Oto ktoś i jego największy problem. Więc taki jest skutek działania Ducha Świętego w nas, więc i my dzisiaj postawmy to pytanie, jak znaleźć się w sytuacji. Opowiem wam moją własną historię, która może być pomocna. Parę miesięcy temu, na przełomie roku, wiedziałem, że pewnego dnia czeka mnie spotkanie z kimś z moich znajomych i właśnie będzie okazja, by wskazać na Chrystusa i zastanawiałem się, jak to zrobię. Rozmyślałem o tym przez wiele dni.
Nawiasem mówiąc, lubię rozmyślać, a to uznaję za szczególnie wdzięczny temat, jak skieruję naszą rozmowę na Chrystusa, gdy się już spotkamy. I wynikiem moich rozmyślań była jedna myśl, która miała mi pomóc przejść na temat Chrystusa. Starałem się ją zapamiętać. No i gdy przyszła ta decydująca chwila, gdy się spotkaliśmy, okazało się, że warunki, w jakich przyszło nam rozmawiać, były skrajnie niekorzystne. Spotkaliśmy się w pewnej kawiarni, takiej kawiarni, cukierni młodzieżowej. Z głośniłków waliła muzyka ostro. Było tam wielu młodych ludzi, którzy tak rozmawiali ze sobą, że się wręcz przekrzykiwali, żeby być słyszanymi. Usiedliśmy na mało wygodnych pufach, gdzieś bez oparć, nachylając się do siebie, by w ogóle się słyszeć przez otaczający nas tumult i zgiełk. Trudno wyobrazić sobie trudniejsze warunki do rozmowy. Ale właśnie w tych najtrudniejszych warunkach ta przygotowana wcześniej myśl okazała się pomocna i skuteczna. Udało się skierować naszą rozmowę na Chrystusa i przez resztę spotkania dłuższy czas rozmawiać o kluczowych kwestiach. Rozmowa była tak ciekawa, że jakby przestaliśmy słyszeć ten jazgot wokół nas. To spotkanie okazało się ważnym krokiem w stworzeniu komuś okazji do poznania Chrystusa. Co to była za myśl, która mi pomogła? Pewnie nie chcecie tego wiedzieć, więc nie ma co jej przytaczać, możemy iść dalej, tak? No chyba, że jest choćby jedna osoba, która chciałaby wiedzieć. Jest taka osoba? O, skoro nalegacie, powiedziałem, a w zasadzie wykrzyczałem do naszego rozmówcy, jak wiesz, zajmujemy się Chrześcijańskim Ośrodkiem Edukacji i Kultury, naszym COEK. A COEK to jest nośnik ważnych idei w różnych formach kultury. A pierwszą ideą jest: Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan. Co o tym myślisz? Tak zaczęła się głęboka rozmowa o Ewangelii. Tak właśnie znalazłem się w sytuacji, w której wielu chrześcijan chce się znajdować, gdy już rozmawialiśmy o Chrystusie i weszliśmy na tą upragnioną ścieżkę. Jak więc możemy skierować rozmowę na Chrystusa w tym tak sekularyzowanym świecie, w jakim żyjemy? No, chrześcijanie tworzą przeważnie jakieś przejścia. Dla nas tym przejściem, które udało się stworzyć dzięki Bogu, jest COEK, ale to mogą być też inne przejścia. Dla nas jest COEK i ty możesz użyć tej platformy, gdy powiesz zgodnie z prawdą, tworzymy COEK. Jest nośnikiem ważnych idei w różnych formach kultury. Dokładnie w dziesiątkę. A pierwszą ideą jest: Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan. Co o tym myślisz? Co ty na to? Kluczowe słowa? Nośnik ważnych idei. Gdybyście chcieli użyć tego przejścia do tematu Chrystusa, na naszej stronie coek.pl w pasku głównego menu na samym środku jest przycisk 4P i tam zamieściłem tą myśl, przez którą możemy przejść. W kluczowym momencie możemy tam wejść, zaczerpnąć i użyć. A nawet jestem przekonany, że Bóg celowo wmanewrował nas wtedy w tą sytuację, w tej cukierni, kawiarni, która była najgorszym miejscem na świecie, byśmy doświadczyli na własnej skórze właśnie takiego, a nie innego prowadzenia Boga w tym temacie. Tak możemy znaleźć się w upragnionej sytuacji, gdy rozmawiamy o Chrystusie. Pierwsza bariera pokonana, co dalej? Wtedy potrzebujemy zbudować most. Czy mieliście kiedyś poczucie, że nie złapaliście z kimś kontaktu, z osobą, której chcieliście przedstawić Chrystusa, że nie nadajecie na tych samych falach?
no, potrzebujemy zbudować most, to znaczy dotrzeć do tego, czym ktoś drugi żyje, jak to się ma do tego, czym my żyjemy, potrzebny jest po prostu most między nami. Oto ilustracja budowania takiego mostu w wykonaniu samego Jezusa, który pewnego dnia rozmawiał z pewną kobietą w Samarii przy studni i w pewnym momencie Jezus mówi do niej, Ewangelia Jana 4. Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Jezus do niej rzekł, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Jezus mówił o czymś, czym ta kobieta żyła, co było jej osobistym światem, osobistym problemem, a tym problemem było poszukiwanie szczęścia w miłości. Miała 5 mężów, a ten, z którym teraz żyła, nie był jej mężem. Jej osobistym problemem było poczucie pustki, głód szczęścia, głód treści. Chciała być odkrywcą, ale póki co była ofiarą. I Jezus o tym z nią rozmawiał. Jak budować z kimś most, by wskazać na Chrystusa? Jak połączyć nasz brzeg z Jego brzegiem? Bo to, że siedzimy razem i pijemy kawę, jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w tym samym miejscu. Myślami jeszcze nie. Najlepszy sposób budowania mostu? No, dla mnie osobiście, wiecie, mam już kilkadziesiąt lat doświadczeń i poszukiwań od mojego nawrócenia, gdy miałem 19 lat. I gdybym miał to dzisiaj podsumować, to jest to zawsze jedno z 3 prostych pytań, 3 pytania. Pierwsze z nich, najbardziej ogólne, super działa. Jakie masz dylematy? Możemy rozmawiać o dylematach. Czyli inaczej, gdzie uciekają twoje myśli, gdy uciekają? Wtedy ja też mogę powiedzieć o swoich dylematach. Drugie pytanie. Czy w tym, co robisz, jest jakieś poczucie misji? Tutaj odnosimy się do naszych pragnień, by to, czym się zajmujemy na co dzień, miało jakąś wartość, jakieś znaczenie. Na przykład ktoś chciałby bardzo być kimś niosącym ratunek innym ludziom, być jakimś first responder lub tysiące innych misji. Ja wtedy też mogę powiedzieć o swojej upragnionej misji. Ale trzecie pytanie przebija wszystkie, chociaż jest trochę podobne do poprzedniego, ale ono jest takim, nie wiem, czymś, no moim dzieckiem bym powiedział. Brzmi ono, każdy z nas jest wrażliwy na coś trochę innego i zrobiłby wiele, by to zmienić. Co ciebie szczególnie porusza? Jest to znowu budowanie mostu, który odnosi się do takiego pragnienia i marzenia, które w zasadzie jest chyba w każdym człowieku, aby czynić coś znaczącego, wywrzeć jakiś dobry wpływ na świat. Więc możemy porozmawiać o tym, co dla każdego z nas jest ważne. I mostem jest właśnie to pragnienie, by uczynić coś znaczącego. W ten sposób spotykamy się z drugim człowiekiem tam, gdzie on jest i gdzie my jesteśmy. I jest to, jak tego próbowaliście, wielka przyjemność, gdy nagle ten most powstaje i czuje się tą więź z drugim człowiekiem. I teraz, gdy ten most już istnieje, gdy już jesteśmy w jednym miejscu, nie tylko fizycznie, ale też mentalnie, co dalej? Wtedy możemy podzielić się przekonaniem, że odpowiedzią na nasze problemy i dylematy jest nasz skarb, osoba Chrystusa. I ta odpowiedź jest konkretna.
jest przedstawiona na przykład w Ewangelii, na przykład w czterech prawach duchowego życia. Tu potrzebujemy się na chwilę zatrzymać. Dlaczego właśnie cztery prawa duchowego życia? W Ewangelii Marka czytamy jedno z ostatnich poleceń Chrystusa, taką Jego ostatnią wolę, rozdział 16. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I w naszym środowisku przekazujemy sposób na to, sposób dzielenia się Ewangelią, jakim są cztery prawa duchowego życia. Jest to pewna metoda. I chyba każdy rozumie, że człowiek nawiązuje autentyczną więź z Bogiem nie przez jakąś metodę, nie dzięki powierzchownej jakiejś formułce, magicznej formułce, lecz coś autentycznie musi się dziać w tej duchowej rzeczywistości i dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę, co tam ma się dziać i na jakiej podstawie tak myślimy. Kulminacyjnym momentem przekazania, przedstawienia Ewangelii w formie czterech praw duchowego życia jest to, gdy po przeczytaniu modlitwy, przykładu modlitwy, który tam się znajduje, pytasz, czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca? Jeśli ktoś odpowie, że tak, ty mówisz, no to módl się w tej chwili w taki sposób, a Jezus zgodnie z obietnicą zamieszka w twoim życiu. Na co wtedy liczymy, że dzieje się w rzeczywistości duchowej? Apokalipsa Jana 3, słowa Jezusa. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Liczymy na to, że w tym duchowym wymiarze Chrystus przychodzi do człowieka, aby w nim zamieszkać, bo to właśnie obiecał. Na zewnątrz jest to zwyczajna rozmowa, jak to między ludźmi, ale tak naprawdę sam Jezus zwraca się do tej osoby, posługując się tobą. Jest to jego, jej osobiste spotkanie z Chrystusem. Zobaczmy, jak opisuje to samo Paweł, apostoł, w liście do Rzymian 10. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Z tym, że to Słowo Chrystusa tutaj w tym tekście, w liście do Rzymian, greckie rema, to jest słowo wypowiedziane gdzieś przez jedną osobę do drugiej, w przeciwieństwie do logos, czyli słowa pisanego. A więc gdy ty czytasz jakiejś osobie te słowa pochodzące z Biblii, to te logos, czy logia, jakie ty przekazujesz, Chrystus bierze i czyni rema, czyli jego osobistym słowem do tej osoby. I, co ciekawe, tak rodzi się w człowieku wiara. Chrystus mówi do ducha człowieka, ufaj, wierz. I jego słowa mają moc sprawczą. Człowiek zostaje obdarzony wiarą. Ufamy, że tak jest. Jeżeli Chrystus poparł tą sytuację swoimi słowami skierowanymi do ducha tej osoby, to zaproszenie Chrystusa jest skuteczne. I ufamy, że w tej duchowej rzeczywistości to się stało. Chrystus zamieszkał w kolejnym człowieku, tak jak On tego chce i jak to obiecał. I właśnie miałeś czy miałaś niezwykły udział w czymś absolutnie niesamowitym, gdy Chrystus zamieszkuje w duchu danego człowieka, gdy realizuje się ten Boży zamiar od początku świata, by jakiś człowiek, jakaś osoba stała się kolejnym dzieckiem Boga. I właśnie
stałeś się, czy stałaś odkrywcą niezwykłego skarbu, jakim jest cud, wiara w drugim człowieku. Jakie pytanie powstało w tym momencie w racjonalnych umysłach? No, ale jak się przekonać, że to jest autentyczne, że to nie jest jakaś ściema? Pokazują to niezawodne symptomy, o których też Boże Słowo nas poucza. Te symptomy mogą się pojawiać już w czasie dzielenia się czterema prawami duchowego życia, albo później, gdy będziecie razem szli przez ugruntowanie, albo jeszcze trochę później. I Słowo Boże mówi nam o podstawowych symptomach zamieszkania Chrystusa w człowieku. Na przykład list do Rzymian 8. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A więc pewne wewnętrzne przekonanie, silniejsze od wszelkich okoliczności, że można nas krajać, podpalać, ale ta pewność jest, że Chrystus zamieszkał i dlatego stałem się dzieckiem Boga. Pamiętam, nawet po kilkudziesięciu latach, jak dzieliłem się Ewangelią z niektórymi z was, jakie były symptomy. Ktoś z was, siedzący tutaj na tej sali, był właśnie ten symptom, głębokie i to jako jedyny w tym momencie, głębokie wewnętrzne przekonanie, że Chrystus zamieszkał i w takim razie jestem dzieckiem Boga. Inne symptomy pojawiły się później. Albo w innym przypadku też ktoś tutaj z was ten symptom zmienionego życia, zmienionych postaw, tak? Skoro Bóg dotyka serca, to coś tam się dzieje, zmienione postawy. Zresztą popatrzmy, pierwszy list Jana 2. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Jest to symptom negatywny, ale dokładnie na odwrót, miłość jest największym, niezawodnym symptomem zamieszkania Chrystusa, czyli zmienione postawy, na przykład właśnie ta, albo przede wszystkim ta miłość płynąca z serca w miejsce nienawiści. Niektórym pojawienie się tych symptomów, czy niektórych symptomów zajęło trochę czasu, ale to niczego nie zmienia. Jesteśmy poszukiwaczami tego skarbu, jakim jest autentyczna wiara dana przez Chrystusa w serce człowieka. Jest jeszcze jeden przejaw wiary, którego możemy poszukiwać, gdy dzielimy się Ewangelią przy pomocy czterech praw duchowego życia. To czwarte prawo mówi: potrzebujemy przyjąć Chrystusa. Co to znaczy? Co to znaczy przyjąć Chrystusa? Bo w umyśle przeciętnego Polaka przyjąć Chrystusa od razu jakieś skojarzenia, ale o co chodzi? Ewangelia Jana 1. Przyszło do swej własności, ale swojej go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jezus Chrystus, bo o Nim jest tutaj mowa, co zrobił? Przyszedł do swej własności. Gdy Chrystus puka do serca człowieka, no przychodzi jako do swej własności, bo stworzył go do wspólnoty z Nim. Człowiek jest prawnie własnością Boga, ale jak dalej tutaj czytamy, swoi go nie przyjęli. Człowiek nie uznaje tego, że jest własnością Boga, nie przyjmuje, a ponieważ Bóg dał każdemu człowiekowi prawo wyboru, no to człowiek dokonał takiego wyboru, zbuntował się i powiedział: ale mnie to w ogóle nie obchodzi, ja tu mam swoje życie i odczepcie się ode mnie. Tym jednak, którzy je przyjęli, jak czytamy, a więc
No, niektórzy jednak zmienili tą swoją decyzję i ta decyzja o otworzeniu drzwi Chrystusowi, właśnie dla Chrystusa, to jest decyzja woli, by uznać panowanie Chrystusa nad sobą. Człowiek zbuntował się, każdy, ale teraz ma to być odwrócone i człowiek ma uznać, że Jezus jest jego Panem, któremu odda ster swojego życia, ale z jakiej motywacji ma to uczynić? I czytamy o tym dalej, kolejna fraza. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Człowiek ma podjąć taką decyzję woli jako wyraz zaufania. To ma wynikać z wiary, z zaufania, że warto powierzyć Mu swoje życie, ponieważ On mnie poprowadzi najlepszą drogą. A więc ten zwrot "potrzebujemy przyjąć Jezusa" z czwartego prawa oznacza tylko jedno: decyzję woli, by Chrystus był moim Panem, ponieważ ufam, że On poprowadzi najlepszą drogą. I gdy to właśnie zobaczymy, że ktoś to rozumie, zaprasza, bo ufa, to dla nas jest znowu tym świadectwem autentycznej wiary. A nie dlatego, że ktoś się boi śmierci, no i teraz z tego strachu będzie zapraszał Chrystusa, albo dlatego, że chce być religijny, bo wypowie jakąś formułkę, wypełni jakieś rytuały, albo że się strasznie wzruszył, albo ma podejście fatalistyczne, no i tak wszystko do Boga należy, no to oddam Mu to swoje życie, bo nie mam innego wyjścia. Każda z tych motywacji jest fałszywa, w sensie nieskuteczna. Tylko jedna jest właściwa. Ufam, że warto uznać Chrystusa Panem, bo On po prostu poprowadzi mnie najlepszą drogą. Byłbym kim, gdybym tego nie zrobił. Jednocześnie potrzebujemy sobie zdawać sprawę, jakie są nasze własne możliwości, żeby kogoś przekonać. To są tak ważne sprawy i tak osobiste, tak bliskie człowiekowi, że nie da się nikogo przekonać. Tak? Popatrzmy zresztą na słowa Jezusa na ten temat. Ewangelia Jana 6. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Do czego te słowa zachęcają? Byśmy nie brali na siebie odpowiedzialności za to, że mamy kogoś przekonać, namówić, by pozytywnie zareagował. Wyniki całkowicie sobie odpuszczamy, pozostawiając je Bogu. I to musi być przekonanie pochodzące od Boga. Ma wynikać z tego pociągnięcia człowieka przez Boga. Gdy Bóg wie o kimś, że jest gotowy pozytywnie odpowiedzieć, pociągnie go, pomoże mu tą decyzję podjąć. Dlatego przy tym przybliżaniu innym ludziom osoby Jezusa potrzebne jest z naszej strony jedno podejście, które można wyrazić słowami: stwórz okazję i pozostaw rezultaty Bogu. Mamy pragnienie, by pomóc, by ktoś właśnie stał się odkrywcą, a nie ofiarą, ale wybór należy do człowieka i nawet sam Bóg nie zamierza tego pogwałcić. My tylko stwarzamy okazję i pozostawiamy rezultaty Bogu. Pewien człowiek poznał Ewangelię w formie czterech praw duchowego życia. Wydawała mu się interesująca. Wahał się, czy nie zaprosić Chrystusa do swojego życia,
ale jednak zwyciężyły w jego wyborach inne skarby, poznać, co to naprawdę znaczy być bogatym i co to znaczy czerpać życie pełnymi garściami. Zbudował wielką firmę, w końcu było go stać, zażywać największych luksusów, pojechać w każde miejsce na ziemi, poznać każdą kulturę, poznać ciekawych ludzi, ale wkrótce okazało się, że jest całkowicie bezradny wobec swojej własnej natury i zrobiło się tak, że nie potrafił skończyć żadnego dnia bez butelki whisky. Ofiarą padły jego związki z bliskimi. Odkrywca czy ofiara? Mógł być odkrywcą największego skarbu, autentycznej wiary w sobie, ale stał się ofiarą swojej natury. To suwerenny wybór każdego człowieka, bo Bóg naprawdę stworzył nas z prawem wyboru. Ale ty wybierz dobrze. Uznaj Chrystusa za najważniejszy obiekt odkrywania. Uwierz, że w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy. A potem bądź jak ten profesor, który pomógł studentom nam odkryć nieznane dotąd wrażenia. Wejdź do tej strefy wzrostu, uczyń swoim priorytetem pomaganie ludziom w stawaniu się uczniami Chrystusa, w odkrywaniu tej wolności, jaką mamy w Nim. Właśnie tym, którzy będą takim nowym przyrostem, świeżą zielenią na drzewie, właśnie im chcemy pomóc, by byli odkrywcami, a nie ofiarami.